Siemanko, 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 witam serdecznie wszystkich, bardzo serdecznie witam. To jest taki króciutki motovlog, w którym chciałbym stwierdzić, że znalazłem chyba sposób na kanał mój. Tak sobie wczoraj myślałem, po cholerę ja to mam wszystko montować, skoro mogę po prostu nagrywać takie zwyczajne, tematyczne motovlogi, w których będę gadał na jakiś temat i przy okazji będziemy mieli jakiś cel podróży i będziemy po prostu gdzieś dążyć, czyli na przykład każdy materiał gdzieś się będzie kończył w jakiejś fajnej miejscówce, co? I na przykład, znaczy chociaż nie każdy, bo na przykład jak będę sobie jechał od punktu A do punktu B, to po prostu nagram trasę, coś tam pogadamy przy okazji. No i nic ciekawego się nie dzieje, nie będzie działo. To był stop, to jest jedyny stop, na którym się zatrzymuję, nie wiem dlaczego. Znaczy za każdym razem tak wiecie, tylko przystanę i pojadę dalej samochodem tak samo, a ten stop to kurde jest jakiś taki magiczny, że ja akurat na nim się boję nie zatrzymać. Czekajcie, która jest godzina? Jest 6.20, jest 13 czerwiec. I już jest cholernie ciepło. O 6.30 jadę w krótkich spodenkach i normalnie troszeczkę taki tego chłodek czuję. Więc co to będzie później, to się boję pomyśleć. Pewnie będzie masakra. Ogólnie te fale upałów teraz są po prostu niepoważne. Ogólnie ma dzisiaj być burza. Nie zapowiada się. Może będzie później, nie? Nie chce mi się już puszczać pań, bo tu mamy zielone. Może na nie zdążymy. Dobra, zdążyliśmy bez żadnego problemu. O ty, tym transporterkiem tutaj mi nie wyjeżdżę przypadkiem. No to jest piękna jazda, w taką pogodę to się chce jeździć. Normalnie bym się zapiął. O, hulajnoga elektryczna. Ostatnio gadaliśmy o tych elektrycznych pojazdach. Zapomniałem, że teraz jeszcze się pojawiły hulajnogi, cholera jasna. Hulajnogi trochę jest z nimi problem podobno, bo nie wiadomo jak je parkować, nie? Wszyscy je rzucają byle gdzie i potem leżą właśnie takie wydupcone jak ta na przykład przed chwilą. Tu się przyciskamy, nie chcę mi się przyciskać, jakoś jestem kurde. Jak sobie na ludzi chcę pojeździć. Oj co, to jest taki informacyjny filmik, że zaczynamy vlogi, daily vlogi, Moto Daily Vlog, Moto Junak M12 Vintage Daily Vlog. Kurde bela. Nie wiem jaka będzie jeszcze nazwa, pewnie jakaś skrócona, bo to jest za długie. No i o to chodzi, że będzie po prostu codziennie jakiś filmik zlatywał. Nawet jak będę sobie jechał, po prostu zrobię sobie raz trasę, na pewno codziennie nie będę jeździł na motorze, bo nie mam na to czasu. Też tu sobie zaczynam pograć, no i też często spędzam czas z moją ukochaną. Ale ogólnie to... Odjebało mi się. Ogólnie to wiecie, to pewnie zagram sobie tak trzy materiały, pogadamy sobie za jednej jazdy i będę wrzucał to codziennie, nie? Znaczy każdy tak robi, każdy tak co robi, co nagrywa te daily vlogi, to tak po prostu to robi, nie? Nagrywa raz, a wrzuca dzień po dniu, żeby każdego dnia widzowie mieli jakąś tam to, jak to się nazywa? No filmik, jakiś materiał, nie? Ogólnie tak jeżdżę na motorze, a? Jezus, jak mi się chce zjebać, nie ma miejsca. Nie ma, kurde, powietrza w tym kasku, muszę otworzyć se szyberdach. Jak się jeździ na tym motorze, to się o wiele więcej patrzy na naturę po bokach. Chociaż ogólnie się patrzy więcej na przód, ale tu się jeździ wolniej. Dzięki temu więcej się widzi, tak mi się wydaje. Tak jadę samochodem, to zapierdalam czasami jak głupi. Jak jest wolna droga, to w ogóle. Znaczy o tej porze tam nie zapierdalał, bo tu jest cały czas dwa pasy zajęte, więc nic więcej bym nie znalazł. Znaczy nic ciekawego bym nie zobaczył. Dobra, do trasy mam... do pracy mam 6 km. Zaraz się... zbliżamy do końca tej trasy. Więc za chwilę będzie koniec filmiku. To sobie wyprzedziliśmy tego gościa. Czekamy na światła. Biedronka leci do chaty. Wszyscy, to jest ten taur. To jest ta godzina, gdzie dopiero wszyscy... O kurde, ten zapłon.
przedsiębiorcy, tacy tam dostawcy dopiero jeżdżą, więc muszę się streszczać, zapierdzielam do pracy i trzymajcie się ludziska, do zobaczenia jutro w materiale, siemanko!